Jesteśmy na lotnisku. Za chwilę będą samoloty chyba startować, bo tu hałas wielki. Lotnisko Rębiechowo. Nie widzę. Samoloty lądują i startują, ale w którą stronę to ja nie wiem. Podobnienie do naturalności. Jakoś nie zobaczyliśmy samolotu, chociaż był duży huk, szum silników, ale samolot może rozgrzał silniki tylko i nie poleciał na lotnisku pełno samochodów. Tutaj parkować to za 20 zł na dobę można, tylko jak się wiedzie, to tutaj trzeba płacić biedy, co najmniej. To nie ma lekko, to nie ma co podjechać. P5, zakaz wjazdu, interparking to się nazywa. Nasz Garu tu się 2025 Sopot, był kiedyś Garu, ale już go nie ma chyba. Jakiś Garu, ale teraz tu P4, to było P5, tu jest P4. Tu powinniśmy zobaczyć może jakiś samolot. Gdzieś tu może gdzie stał. Widzę samolotów. O, tam jest jakiś autobusów kilka, a jest samolot. O, jednak stoi samolot. Widzę Wizzair.com. Kołuje. Kołuje samolot. To może uda nam się zobaczyć start. Tu stoi drugi samolot, a tam trzeci. Więc samolot kołuje, to może i wystartuje. Patrzymy za niego. On tam właśnie hałasował głośno. Tam jest hangar, tam widzę taki mniejszy samolocik. Też jest. O. A ten tutaj się ustawia. O, a jeden startuje, proszę bardzo. Właśnie idziemy start samolotu Ryanair. Poszedł do startu. No, na razie się nie wznosi. Idzie, już idzie do góry. Poszedł. No, ten poleciał. O, widzimy go już daleko. Nad tym hangarem poleciał. Wznosi się. Proszę bardzo, poszedł do góry. Ryanair. Takie linie lotnicze. A tu Wizzir stoi. Tamten chyba też będzie za chwilę startował. Ten już wystartował, a tamten będzie startował pewnie. Zaraz zobaczymy, jak to będzie. No, on musi pojechać na swój pas, miejsce startowy. I wykołuje tam odpowiednio. I zaraz chwilę ustawi się do startu. Bo ten już wystartował. Tutaj są schody, które się podstawia do tych samolotów. Tam jest do ładowania, jakieś akumulatory są. Specjalne instalacje. Można podładować sobie prądem. No. No zobaczymy, co dalej będzie się działo. Na tym lotnisku. Lotnisko imienia Lecha Wałęsy, tak się nazywa. No i tak, tu chcieli niektórzy zmienić nazwę, ale to nie jest takie proste, żeby nazwę zmienić lotniska, bo lotnisko jest znane w świecie już lotniczym i dla pilotów też, i dla pasażerów. Więc nazwa zmiany lotniska to jest paskudna sprawa, żeby to zmieniać. Zresztą po co zmieniać, niech sobie będzie. No poleciał na ten samolot, poszedł, bo pojechał tam, bo zakołował, a teraz może będzie się rozpędzał i będzie leciał zaraz, za chwilę. Zaraz zobaczymy, tu stoi Jeep. Jeep stoi. Pomarańczowy. Taki Jeep. No poczekamy chwilę. Może zobaczymy start następnego samolotu. No bo to samolot się musi porządnie rozpędzić po pasie startowym, żeby mógł zlecieć do góry. Odpowiednią prędkość musi mieć.
piloci to potrafią odpowiednio nadać tą prędkość. Oczywiście musi być odpowiedni silnik, odpowiedni mocy. To są silniki odrzutowe. O, idzie. Jednak idzie. Widzę, widzę tego samolota. Idzie tam, patrzę za to, wyproszę. Tu go widzimy. Teraz tu będzie. O, poszedł. I poszedł następny. W górę się wznosi już. Widzimy, jak się wznosi. Proszę bardzo, poszedł. Poszedł do nieba. A ten stoi. No, no tak to jest. Tak wyglądają starty samolotów. Dwa wystartowały. Akurat miałem okazję sfilmować dwa starty samolotów Ryanaira i Wizz Air, takich linii lotniczych. Pozdrawiam z lotniska imienia Lecha Wałęsy w Rębiechowie, Gdańsku. Sławomir Rzewiński, wasz komentator z Gdańska. Dziękuję.